Rzeka Starca. Nazwa niepasująca do zalewu, tak pełnego radości i gniewu. O czerwonokrwista rzeko, jeśli twą dominacją wiek, to przebiegłych myśli jest twój bieg. Czy starym może być nazwane to, co serce prowadzi w legend strony? Gdzie o królach z mitów pieśni są grane? I gdzie gnieździ się robactwo tak zwane? Co rzuca wyzwanie tytanom przyszłości? O, Demiurgu, czyż odkryłeś Avalonu słodkości? Witalność twa jest wielka, gdy płyniesz przez aorty szerokie. Obserwowałaś nader uważnie cierpliwe przemiany głębokie, gdy pieły się ku niebu budowle wysokie. W twych ciepłych jak whisky wodach wiednie pewności silnej postawa i chyląc się ku powściągliwości, roztacza blask swej władczości. Tak, prawość marnością. Lecz sport dla iskrzących młodością. Więc, jeśli jest imię pełne frywolności dla wiekowego potoku, co wije się przez morza traw pełnią witalności, szturmując drogę do wolności, to imię, które płynie szelmowsko, jak wrząca woda, co wartko kipi, to właśnie ono. Mississippi. Ehem, śpiewasz sobie pieśni swoje. A my pracujemy tu na dole. Może bis? Bez bisu? Proszę, nie. Nie, jest dobrze, nie trzeba. Powinienem dodać do tego jakiś taniec? Kolejne strofy? Mam tego znacznie więcej. Błagam, nie psuj wszystkim musicali. Nie wydaje mi się, że czujka powinna robić aż taki hałas. Dlaczego nie zejdziesz i nie pomożesz kopać? Niestety, panno Pepper! Los przeklął mnie, przeklął tymi wątłymi rączkami! Więc robię to, co umiem. Tworzę atmo... Tworzę atmosferę, a Kiciuś to nasz mięśniak. No spójrzcie tylko, jak ładnie sobie kopie nasz mały wariacik. A teraz, co powiecie na małą rapsodię? W G-moll, dla klimatu. Dobra. Jeśli nie pomożesz nam w pracy, będziesz szmatką do wycierania. Rocky? Ha! Chyba znalazłem. To jest to? Cóż, jeśli nie, dość niezręcznie będzie wytłumaczyć to wszystko rodzinie... Hermana Hapfamszwila? Co to było? Słyszałeś coś? To jeno niespokojne duchy. Wkraczamy na ich teren. Ale ci przyńco z tym poczyniecie, my pieruńskie czorty! Tęsknię za mamą. Co? Bluźnierca! Ta kobieta huragan by nas powstrzymała! Wiem. Oj, Freckle. Nie mów mi, że się źle bawisz, prężąc muskuły przed tą sexy kotką, o tam. Pan Bosko! Przez moment myślałem, że to twoja matka! I właśnie dlatego nie wolno złościć duchów i rozkopywać grobów i bezcześcić ich i... Nie trwóż się, kuzynie! Zmarli głosu nie mają. 100 lat temu Berk i Her mieli dużo gorzej. I dobrze na tym wszystkim wyszli. Czy ich przypadkiem nie powiesili? Szczegóły, Freckle, szczegóły. A teraz pokaż, jak władasz łomem. A, płynne złoto! Dionizyjska rozkosz! Nawet lepiej! Kanadyjska whisky! Powinniśmy się pospieszyć. Odpalę samochód. Whisky in the jar. O, zostaw włączone światła. Olać ostrożność. Jasne, byliśmy bardzo dyskretni do tej pory. Nie!
Nie daj jej uciec! Nie możemy stracić ani kropli! Do zjazdka! Zaraza! Gdzie te światła, kiedy ich potrzeba, panno Pepper? Teraz to się duchy zaogniły! Spokojnie, ej, mam to, mam! Nie za ogon! Powiedziałem, ja zaogniły! A, tutaj jest! Przestań! Złaś się ze mnie! Rocky! Hej, aj! Złaś tu! Weź go! Wybaczcie! Widzę, że mamy dziś noc żywych trupów. Ta, c'est bon! Uwielbiam te pościgi! Spokojnie! Nie przeciągajmy tego. To prosta robota. Mamy też inne zmartwienia. No, ale żadne z nich nie są tak zabawne jak to. Konkurencja nie może działać samopas. Nawet płotki mogą okazać się... dokuczliwe. Alo! Gdzie się nauczyłaś tak jeździć? Nigdzie! Nigdzie? Przecież mówię! To jesteś tak słaba, że wykiwałaś wroga! Tak trzymaj! Na twój występ, mały wariacie! O, nie! Tak! Nie! Nie wstydź się! Ja! Zaśpiewaj tango! Nie, ty płaczku! Co tam się dzieje? Okej, co to? On chyba robi zaprzynętę. O nie, nie uciekaj! Chyba połknąłem robokę. Powiadasz sobie podczas pracy? To nie fair. Nie, tylko szkło. Wysoce nieprofesjonalne. Cóż, mają większą siłę ognia niż myślałem. A może ty chcesz siąść za kółkiem? Nie, zwłaszcza teraz, gdy pozbawiłeś nas przedniej szyby. O, nie lubisz jak się bawimy? A może sam skoczysz do akcji, Sze? Czy może mamy zacząć... martwić się, że sentymentalizm cię dopadnie. To teraz, to teraz! Zabój! Panno Pepper! Ruka, zasłaniasz! Czas na zabawę? Jesteśmy tu bezpieczni? Wybacz! Nie chciałem, po prostu... było gorąco i strzelaliśmy, aż płonęło w komorze silnika! Chłodnica!
Świat jest pełen magicznych rzeczy. Potrzeba tylko kuponu. Zbliż się! Weź swój kupon! Skocz do popcornu! Zobacz najgłupszego kaskadera na świecie! Skacz na słoniu przez płonący ok. Nie mam ani rękawów, ani pomysłów. Silnik jest wciąż za gorący. Nawet nie wiem, czy... Gdzie masz pistolet? Jeden jest pod siedzeniem. To chyba pistolet. Odciągnę ich! Ty odpal auto! Proszę. To potrwa dłużej, jeśli się rozdzielą. Dlaczego psujesz nam cały fan? Ja się nim zajmę. Pojazd jest wasz. Psia kość! Aha! Hej! Nie! Nie, 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 nie! Nie! 4, 5, 6. Bonsoir, mes amis. Co do cholery jest? To jest granica głupoty. Wnet do miasta przebił cerk! Behemot ze strasznym klaunem się! Chodźcie tutaj wszystkie dzieci! Ognisty deszcz na mrok rozświeci! Serafin! Co się dzieje? Rocky. Ach, tygrys, słonik czy inny zwierz! Typowy wybuchów się jeno strzeż! Słychać głosu klauna brzmienie! Zróbmy wybuchowe przedstawienie! Rocky! Chodź, sierściuchu! Zbiewajmy stąd!
Napisy całe? No. Klawo! Masz, Frekl! Wziąłem ci pamiątkę! Powinieneś to najpierw podpalić. Niko! Braciszku, pomóż mi! Cher, ponuro wyglądasz. A pomimo wielu kontroli i skandali i niepokojów związanych z problemami finansowymi... Znajoma historia. Panna Duncan pozostawia po sobie dziedzictwo wyrafinowanego kunsztu i śmiałych innowacji. Uduszona szalem. Zabawny koniec jak na taką tragedię, nieprawdaż? Nawiasem mówiąc, powrócił nasz stary dostawca. Dom pogrzebowy. Ale to wciąż nie to samo bez ciebie. I to uczucie, że to wszystko było nasze. Dawniej mogliśmy wypuścić cały konwój ciężarówek. Teraz tylko zbieramy ochłapy. Cóż... Choć to nie przystoi, Atlasie, na mnie już pora. Widzimy się na dole. Pani Ellen. Horatio. Drzwi, kochany. O, już. Jak pogoda, madam? Ach tak, burzliwość spraw biznesowych. Z pewnością jesteś sporą pomocą. Poza tym mam być filarem społeczności. Baron przemysłowy, porządny obywatel, wiesz. Powiedział, sącząc swój zakazany napój. Och, dzięki Bogu, nie byłem pewien, czy żyjesz. Zib! Nie powinieneś teraz grać na scenie? Dla kogo? Dla niego? A może tobie, Knot? Wymruczyć osobistą serenadkę? Może jak wypiję jeszcze kilka tych zakazanych napojów. Także skosztowałabym jednego. Wiktorze? Wiktorze, wiem, że to spora zmiana, ale barman powinien wyglądać na kogoś, komu klient może powierzyć to i owo. Kochanie, przyjaźniej, mniej groźnie. Uśmiechnij się, złotko. Oh, popracujemy nad tym. Bam, bada, bam, bada, bam, bam, bam! Zrobiliśmy to, ty! Zrobiliśmy! Za ten dywan. JJ! Sorki! No patrzcie, co Mississippi wyrzuciło. Pan Noemi, jest pani... zaskoczona! Rocky, najdroższy, jesteś niczym więcej jak wyczerpującą, nieodgadnioną niespodzianką. Dzięki! To powinien być prawdziwy McCoy. Sprawdźmy tę niespodziankę. Cóż, można tym napędzać silnik. Rzekłbym, że... daje mocnego kopa. Co to za posmak? Rzeźki, trzeźwy, coś jak drewno... Strumny! Anu, wala se to Sunset Rose Cocktail. Sunset Rose Cocktail? Brzmi klawo. Nie masz pojęcia, co musiałam zrobić, by to mieć. Mam o tom wela pojęcia.
Wyrafinowany smaczek. Więc jest dobrze? No tak. Może ciekawe. Lepsze to niż kulka. Jednak to wszystko, na co nas stać, kochany? Wyglądasz, jakbyś kąpał się w chlewie. No, myślę, że mógłbym jeszcze trochę z tego wycisnąć. Doszło do mini incydentu. Incydencików? Jak na przykład? O, tylko mała strzelanina i... Rozczyszczenie grobu. Uszkodzenie znaku, mała powódź, wiele zniszczeń infrastruktury. O, po drodze mogliśmy też pogłębić śmiertelną rywalizację. Ale dynamit i ciężka maszyneria świetnie rozwiązują problemy. Tak, stary druhu? Dynamit? Jaki dynamit? Auto jest całe. Naprawiłam. Zapewne ucieszy was, że my skrzypce wyszły bez szwanku. Wiem, że się staracie, kochane, ale nie możemy robić za bezcen i szastać tak pieniędzmi, aby przynieść... Chodzi mi o to, że... Nie wiem jak to... JJ! Wiesz co? Cieszę się, że ty i twoje skrzypce wróciliście. Każdemu przydałoby się teraz trochę muzyki. Oczywiście oprócz JJ-a. Dobra, dobra. Chodź, młody. Chcesz rozluźnić atmosferę? Co do dynamitu i... maszynerii, mógłbyś rozwinąć? Panie Sable! Tak. Zdrówko. Chodź, wisisz mi taniec. Serio? Tak, zdecydowałam. Znasz Lindy Hop? Nie. Charlestona? Nie. Poloneza. Jingle Jungle? Krakowiaka? Mam oraz głowę. Pokażę ci. Musisz postawić jedną stopę tutaj, a drugą tutaj. A później obrócić ją w tę stronę. Zobacz, o w taki sposób. Proste, prawda? Biuro kierownika. Połącz mnie z panem Słodkim, proszę. Wychodzi na to, że nas wygryźli. Samochód nie nadaje się do jazdy, a do tego wieczór nie poszedł. Zgodnie z planem. Chwila, czy ja dobrze rozumiem? Bezlitosny, cieszący się złą sławą, zabójca Mordecai Heller dzwoni do mnie, by... potrosić się o podwózkę. Tak. Choć, panie Słodki, sądzę... Twój ojciec! Sądzę, że mamy aktualnie większe zmartwienia. O co? Ktoś potarł ci sierść? O,
Ubrudziłeś się! Nie mogę zaprzeczyć, choćbym chciał, ale wracając do rzeczy, jeden z naszych dostawców gra na dwa fronty. Zwłaszcza z przybłędami z Lackadaisy. Są niezdarni i przyciągają uwagę. Z psami w mieście... Tak, to znaczne obciążenie. Mogę odciągnąć tych z góry od źródła ognia na czas, nim całe miasto zacznie się tlić. Ech, te smoki... Jak się nad tym zastanowić, to chyba warto poświęcić temu uwagę. Dobrze zatem. Pora to zakończyć.